chwała na wysokości Bogu. Jaki mamy kontakt z aniołem stróżem? Czy nie ogranicza się on tylko do wypowiedzenia modlitwy z lat dziecięcych? Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Szkoda by było, dlatego że aniołowie, chociaż mają inną naturę niż ludzie, są w stanie wiele nam pomóc, między innymi poprzez hymn anielski, czyli starożytny hymn kościelny Chwała na wysokości Bogu. I skąd ta potoczna nazwa? Dlaczego akurat łączymy to z aniołami? Drugi rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. I tam słyszymy, jak aniołowie w sposób śpiewający wyrazili swoją radość z narodzenia Jezusa Chrystusa. I my również w trakcie mszy świętej podobnie chcemy w podniosły sposób wyrazić radość z tego, że Syn Boży wcielił się w postać Jezusa Chrystusa. Hymn Chwała na wysokości Bogu jest odmawiany lub odśpiewywany zarówno w niedzielę, jak i w dni, które mają rangę święta lub uroczystości. Oczywiście, aby nie było zbyt radośnie, w okresie Adwentu z racji na oczekiwanie przyjścia Zbawiciela jest nieśpiewane, jak i również w Wielkim Poście z powodu wspominania cierpienia Jezusa Chrystusa. Chwała na wysokości Bogu jest hymnem, który stanowi radość w pigułce. I kolejne jego wersety tłumaczą, że sensem naszego istnienia jest osoba Zbawiciela. I dzięki temu jest podnoszona nasza godność, nasza wartość, że nie musimy w pocie czoła o nią walczyć, tylko z racji na relację z Bogiem jesteśmy jej pewni, że nie mamy skupiać się tutaj na sobie, tylko zachwycić się Bogiem, który nas kocha i który nas zauważa i dlatego wcielił się w osobę Jezusa Chrystusa. Nie zawsze jednak to jest takie proste. Pewnie nie jeden raz będzie taka sytuacja, że będziemy mieli zły humor, jakąś niechęć, będziemy zdołowani i wtedy nie będzie tak łatwo powiedzieć: uciesz się samym Panem Bogiem. I wtedy chwała na wysokości będzie zadaniem. I dobrze, że tak jest. Nie ma w tym niczego złego, dlatego że będziemy mogli przemyśleć różne treści, te, które proponuje nam chwała na wysokości Bogu, i zastanowić się nad swoim istnieniem, zobaczyć, że skoro Bóg wcielił się w człowieka, to znaczy, że życie ludzkie po prostu warto przeżyć. Kiedy śpiewasz chwała na wysokości Bogu, to wyobraź sobie, że śpiewasz razem z aniołami i cieszysz się wraz z nimi z tego, że Bóg stał się człowiekiem.